Zaczynamy, dziewczyny. Koniec o tych kotach. Ja sobie zauważę, ja muszę mieć całkowitą ciemność. Ja mam właśnie Dobrze. na początku tak, że nie widzę, ale później mogę widzieć, ale nie wiem jak będzie. Dobra. Okej. Okay. O, i dobrze, zaczynamy. Rozluźnij swoje dłonie, rozluźnij ręce. I poczuj, jak twoje ciało przyjemnie zaczyna się rozluźniać. Jak oddech staje się głębszy. A ty już zaczynasz odczuwać przyjemność wchodzenia w głęboki relaks. I z każdym twoim wydechem wchodzisz coraz głębiej i jest ci z tym bardzo dobrze. Policzę od 10 do 1. A ty zrelaksujesz się jeszcze bardziej. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Policzę, Kasiu, od 1 do 3. A na 3 pójdziesz do przyczyny ezoterycznej
swojego napięcia. Przyczyny tego, że cię cały czas nosi. Jeden. Dwa. Trzy. Mi cały czas krąży słowo strach. I na czym ono krąży? Znaczy jest tak jakby w mojej głowie strach cały czas i coś takiego właśnie, że jakaś taka blokada, a nie wiem jak to powiedzieć, że mi się tutaj to nie uda widzenie, a wy stracicie cierpliwość, coś takiego. A gdzie masz ten strach w ciele? Tak mi przyszło gdzieś okolice serca, brzuch w ogóle, ale bardziej pod serce, tutaj serce gdzieś. I jaki ma kolor? Jeżeli mam nie rozkminiać, to przyszło mi czerwony. Bardzo dobrze, masz podawać pierwsze informacje, które ci przychodzą. Jakiekolwiek one będą, pierwsza informacja, która ci przyjdzie, od razu ją mów. To teraz, żeby nam się lżej pracowało. Zbierz swoimi energetycznymi rękoma cały ten czerwony kolor. Zbierz ze swojego ciała. Zrób z niego kulkę. Otwórz portal i wyrzuć. Cały czas mi przychodzi, że to się lepi tak mocno do rąk, nie mogę tego odczepić. A lepi się i zostaje ci na twoich dłoniach? Tak, to jest tak jak, nie wiem, nie plastelina, tylko czasami ciasto, jak jest za mało, to jest takie... Okay. Cały czas tak próbuję... się przylepić. Ale też jak wiesz, jak jest czasami lepiące ciasto, to bierzemy trochę mąki na rękę i wtedy przestaje się do nas lepić. I teraz twoje ręce mają taką właściwość, że to się do nich nie lepi. I zaczynasz wszystko to zbierać, tak jak właśnie ciasto. Zaczynasz wszystko to z wewnątrz zbierać. Ta mąka leci z góry na to. Okej, to zbieraj. Zbierz z klatki piersiowej, z serca i wyciągnij na zewnątrz. Wyciągnęłaś? To jest głupio, ale mi się dalej to lepi. Dalej ci się lepi, okej. Okay. Nie mogę tego odczepić, to jest kula, której nie mogę po prostu od rąk odczepić. Ale już masz ją w ręku? Już wyciągnęłaś z ciała? Wszystko? To czy wszystko, nie wiem, ale w ręku cały czas czuję to. Bardzo dobrze. Chcesz, żeby to się odlepiło od twojej ręki? Oczywiście. Jeśli to jest twoją wolą, to na trzy odczepia się i od razu wyrzucasz to do portalu. Jeden, dwa i trzy. Już. Bardzo dobrze. To teraz sprawdź to miejsce w klatce piersiowej, gdzie była ta lepiąca się substancja. I powiedz mi, czy coś tam jeszcze zostało? Mi przyszło, że jest czysto. Bardzo dobrze. Kasiu, gdzie w twoim ciele energetycznym jest energia, która wibruje na częstotliwości odwagi? Przyszło mi od razu, że nigdzie. Musi być. Twoje ciało energetyczne ma wszystkie, cały zakres częstotliwości, który jest dostępny tutaj na Ziemi. Poszukaj, gdzie jest odwaga? Przyszło mi, że ja jej nie mam. Gdzie masz takie przekonanie, że nie masz odwagi? Wszędzie.
to teraz zrobisz krok do tyłu i to wszędzie, gdzie jest zapisany ten program, że nie masz odwagi, zostanie przed tobą. A ty zrobisz krok do tyłu i zostawisz to przed sobą. Jeden, dwa i trzy. Zrobiłam i została taka masa i to opadło. Bardzo dobrze. To gdzie teraz odczuwasz odwagę? W głowie. Jakbyś miała określić w skali od 1 do 10, na jakiej częstotliwości wibruje ta odwaga? 9, 10. O, bardzo dobrze. Świetnie. To teraz rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, co widzisz dookoła. Co to jest za miejsce, gdzie jesteś? Na razie widzę tylko ciemność. A widzisz to, co opadło, jak z tego wyszłaś? Nie. A kucnij i powiedz mi, co czujesz pod swoimi nogami? To jest takie coś, skorupka, jakby coś takiego. Masz tam bose, coś taki. Masz bose stopy, czy masz coś na nich? Myślę, że mam bose. Bose jestem. Dobra, i teraz jak kucnęłaś i dotykasz tego podłoża, to ono jest ciepłe czy zimne? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo nie czuję tego. Dobra. To teraz. Wstań. Ale bardziej neutralne, moim zdaniem. Neutralne. Dobra. Wstań i dotknij swojej głowy. I powiedz mi, jak odczuwasz swoją głowę. Pełno tam złości. A jaki ma kolor ta złość? Przyszedł mi kolor zielony albo żółty. I w samej tylko głowie, czy gdzieś jeszcze się rozprzestrzenia? Przyszło mi, że moja złość jest wszędzie. To zrobimy mnie. To zrobimy tak samo. Zrobisz krok do tyłu, a wszystko to wszędzie zostanie przed tobą. A ty jako esencja zrobisz krok w tył. Jeden, dwa i trzy. Ja już to zrobiłam troszkę wcześniej. Brawo. I jak się teraz czujesz? Tak Powiedz. Tak opadło jakby po skosie ze mnie na podłogę. To popatrz się na to i powiedz mi, jaką to ma formę, jak opadło. Też takie jakby skorupki, coś takiego. Tak. Nie potrafię tego opisać, ale jak to zobaczyłam, to tak jakby odrywało się ode mnie. I to jest coś podobnego jak... Robiłam sobie właśnie to swoje oczyszczanie, takie chyba w niedzielę. No poczekaj, czekaj. Nie, ty nie. Teraz się koncentruj na tym, co jest teraz. Powiedz mi, czy w tym miejscu, gdzie jesteś, są ściany? Tak czy nie? Pierwsza informacja. Nie wiem, przychodzi mi, nie wiem. Ale ja raczej bardziej czuję to jako przestrzeń, ale nie jestem pewna, tak przestrzeń otwarta. Ale stoisz na czymś. Teoretycznie jakby były blisko mnie ściany, ale z drugiej strony czuję, jakby ich nie było, ale bardziej, że są. Tak, powiem trzy, to podejdziesz do ściany. Jeden, dwa i trzy, jesteś przy ścianie. I dotknij jej i powiedz mi, jaką ma fakturę, z czego jest zrobiona. Mam mieszane uczucie, bo z jednej strony poczułam ją twardą i zimną, a z drugiej jakby miękka była, ale taki delikatny jakby plusz, materiał, coś takiego. Dobra. Ale nie wiem, czy jestem wiarygodna w tym, co mówię. To teraz chcesz wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz? To wychodzimy na zewnątrz. Jeden, dwa i trzy. Jesteś już na zewnątrz.
Jak widzisz to miejsce, w którym byłaś z zewnątrz? Jakby jakieś pudełko. Świetnie. Mi się wydaje, że byłam w takiej małej przestrzeni, w takich... Te ściany były blisko mnie, moim zdaniem. Dobra. To teraz popatrz się na siebie, popatrz się na swoje ręce. Dotknij siebie, dotknij swoich rąk. Popatrz się na swoje stopy. I powiedz mi, czy jest coś w tobie, co na pewno nie należy do ciebie? Co na pewno nie jest twoje? Od razu to wyczujesz. Nienawiść. I gdzie ona jest zlokalizowana? Też mi przyszło, że w całym ciele. Okej. Dobra. To robimy tak samo. Wychodzisz z tego, wyślizgujesz się. Po prostu robisz krok do tyłu w tej przestrzeni i idziesz w tył, a ten pancerz zostaje przed tobą. W trakcie, jak mówiłaś o tym, to już się sama wyślizgnęłam z tego. Szybko się uczysz. Rozglądnij się teraz i powiedz mi, gdzie jest to pudełko? Co jest dookoła niego? Ja tego nie widzę na chwilę obecną, ale czuję, że jest obok mnie. A czy ktoś tam jeszcze jest? Wyczuwasz kogoś? Raczej nie. Jesteś tam sama? Raczej tak czuję, że tak. Dobra. A powiedz mi, czy od tego pudełka odchodzą, coś odchodzi? Czy on ma jakieś zakończenie, albo coś przylega do tego pudełka? W trakcie, jak zaczęłaś pytać, to poczułam, że tak jakby wstążki odchodzą, tak jakby powiewały takie wstążki długie. To chwyć którąś ze wstążek do ręki i powiedz mi, jakie informacje tam są zapisane? Przyszło, że chwyciłam żółtą wstążkę, ale... Jaka tam jest informacja zakodowana? Cały czas mi przychodzi złość, nienawiść. To puść ją i chwyć jakąś inną wstążkę. Jaką też chwyciłaś? Przyszło kolor czerwony. I jaka tam informacja jest zapisana? To głupie, co powiem, ale miłość. Okej. Puść ją i znajdź jeszcze jakąś jedną. Niebieska. I co tam jest? Jaka informacja? Pokój. To wróć się do tej wstążki żółtej. Chwyć ją jeszcze raz. I zacznij iść do końca tej wstążki. Zobacz, dokąd ona dochodzi, gdzie ona się kończy. Do końca, tak? Na czym się kończy? Bo ja się cofnęłam do wyjścia, do jej wyjścia. A ona skąd wchodzi? Wychodzi? Gdzie ona wychodzi? Ona jest z tego pudełka właśnie wychodzi. Dobra, jak wychodzi z pudełka, to musi gdzieś się kończyć. Gdzie się kończy? Gdzie jest jej koniec? Gdzieś niedaleko tego pudełka. Bo one nie są długie. No to idź na sam koniec. I co jest na samym końcu? Nic. Nic? Nic. Jak jest? Jak wygląda zakończenie? Tak jak normalna wstążka. Raczej bardziej widzę taki trójkącik wycięty. Okej.
To teraz, Kasiu, cofniemy się w czasie na twojej linii czasowej, kiedy czułaś bardzo duży spokój, kiedy czułaś się bardzo dobrze, kiedy to uczucie rozlewało się na całą twoją istotę. Jeden, dwa i trzy. Kiedy to mówiłaś, to poczułam ten spokój w sobie. Ale... I gdzie się przeniosło? Takiego momentu. Łąka. Z kwiatami. I co tam robisz? Mnie przeniosł tam właśnie na taką łąkę, gdzie są kwiaty, maki i polankę, raczej bardziej polankę. I ja mam tam swoją tą kapsułę. Jaką kapsułę? W której sobie tak właśnie oczyszczanie robiłam. A. Ale jej tam bardziej chyba nie ma teraz. Bardziej na początku to poczułam. Teraz cały czas łąka i kwiaty. A w którym miejscu stała ta kapsuła? Tak, z boku. I nie ma jej teraz? Ja ją czuję, jakby ona tam była, ale już tak mniej... Nie widzisz jej? To znaczy widzieć nie, ja to czuję. A jesteś tam sama, czy ktoś tam z tobą jest? Tak jak mi przyszło, to że jest. O, to zawołaj go. Tak, żeby stanął od razu przed tobą. Jest przede mną, ale nie wiem, co to jest. A jak to widzisz? Nie wiem, czy też będę wiarygodna, ale mi przychodzi tak jakby szarak, ale nie jestem pewna. A jakiego jest wzrostu? Jest raczej taki mojego albo niższy troszkę. Zapyta się go, co robi w tej przestrzeni. Jestem sobie. Ale co robi? Przeszkadzam ci. W czym? W sensie, że przeszkadza mi. Możesz go przepuścić. Czym przeszkadzasz? We wszystkim normalnym funkcjonowaniu na co dzień. A jak to robisz? Utrata zainteresowań? A jak to robisz, pytam. Nie powiem ci. Dobra, Kasiu, rozłącz się. Powiedz mi, czy ty się boisz tego szaraka? Nie, ja się go nie boję. To jest twoja przestrzeń. On jest w twojej przestrzeni, więc podlega całkowicie twojej woli. I ty już jako istota zaczynasz się orientować i przypominać sobie, że wszystko, absolutnie wszystko, co jest w twojej przestrzeni, podlega twojej woli. I skoro on jest w twojej przestrzeni, w niej się znalazł, to musi wykonywać wszystko to, co mu rozkażesz. I teraz zawołasz jego szefa. Czy to też jest szarak? A zobacz jego prawdziwą postać. Albo dobra, zrobimy inaczej. Zawołaj szefa tego projektu. Bossa bossów. A nawet nie zawołaj, tylko rozkaż mu, że ma natychmiast stawić się przed tobą i od razu na kolanach.
Jeden, dwa i trzy. Czy ja będę wiarygodna, jeśli powiem, że ja poczułam, że to jest jakaś ciemna taka postać w kapturze albo w płaszczu zakapturzona, taka coś takiego? Dobra, niech ona sobie stoi i od razu powiedz, że ma uklęknąć i ze spuszczoną głową sobie Klęczy. Siedzieć i niech zdejmie kaptur. To jest jakieś gadowate coś? Dobra. I teraz zanim zaczniemy sprawdzać, co się dzieje, to powiedz mi, gdzie masz program tego, że jesteś niewiarygodna? Też jakbym miała to wszędzie w sobie, w sercu, w głowie. Otacza mnie to jakoś tak. Okej. Cały czas się bojkotuję, prowadząc Rozumiem. Tą sesję. I... Pamiętaj, że to jest twoja przestrzeń. W związku z tym teraz wszystko to, co nie należy oryginalnie do ciebie, jako do istoty, zostaje przed tobą. A ty robisz krok w tył i wszystko to zostawiasz. Absolutnie wszystko. Twoja istota doskonale wie, czym jest. I wie też, czym nie jest. Więc to, co nie jest jej, zostanie przed tobą. W trakcie, jak to mówiłaś, to już też się cofnęłam i to już nie były takie skorupki, tylko takie jakby kulki, coś takiego. Zupełnie coś innego. Kto jest właścicielem tych kulek? Ale to wisi właśnie przede mną w powietrzu. Ale kto jest właścicielem tych kulek? Do kogo ten, one należą? Ten zakapturzony. Przyznaje się, że to jest jego? Ja to tak poczułam. Bardzo dobrze. To każ mu teraz wstać i te kulki ładnie poukładać w rządku przed tobą. Wiesz, jak mówiłeś, żeby on stał, ja widziałam, jak on stał i te kulki on po prostu w siebie wchłaniał. Nie, on nie ma wchłaniać w siebie, ma je poukładać ładnie przed tobą. Już. Bardzo dobrze. Powstała wieża. Okej. To teraz pooglądaj go. Zobacz, jak on wygląda. Każ mu się odwrócić tyłem i powiedz mi, jak go widzisz z tyłu. Ma ten płaszcz taki długi, czarny. A ma ogon? Ma. Okej. To każ mu zdjąć ten płaszcz. Ja go zobaczyłam właśnie z tym ogonem i no taki jak jaszczury mają te takie, te pazury, te łapska takie. No i ta skóra taka, takie jaszczury. Każ mu zdjąć gady. Ten płaszcz. Niech go zdejmie. Bardzo dobrze. To teraz zmień mu skórę na... Jaki mówiłeś, że lubisz kolor? Różowy. No właśnie, to na różowy. Bardzo dobrze. To teraz... Puszczący. To teraz Asia przepuści tego gada. Gadzie. Nie lubię cię. Jak ci się podoba ten kolor? Brzydki. Też jesteś brzydki. Różowy jest brzydki. I każdy, kto go nosi, jest brzydki. Do czego służą te kulki? Tylko szybko odpowiadaj, bo dzisiaj nie mam czasu. Do czego służą te kulki? To możesz sobie iść stąd, jak nie masz czasu. Do czego służą te kulki? To są kulki energii. Do ściągania energii. Zbierają niepotrzebną energię. A jaka to jest? Taka, której nie chcą ciała subtelne, jak złość, smutek.
lęk, strach, o bardzo dużo strachu to jest. Mhm. Tak, ja je zbieram. Dużo już zebrałeś? Dużo. No, różne kolorowe są. No widzisz, lubisz kolory i masz kolorowe. A kim jest dla ciebie Kasia? Moją uczennicą. A czego się uczę? Więc mam ją po prostu pod ochroną. Z tym jej strażnikiem. Ale czego się uczy? Uczy się samodzielności. W czym? We wszystkim. Samodzielności w energii, samodzielności w życiu, pewności siebie, bo ma bardzo jej mało. Mhm. A jak ją uczysz? Poprzez negatywne emocje. Czyli? Przez wrzucenie na głęboką wodę, przez strach. Mhm. Że boi, bo może się bać sama zostać w domu bądź ciemnego pokoju, więc wrzucam ją do ciemnego pokoju i musi ogarnąć swój strach. Udaje się? No, czasami, ale rzadko. No jak wtedy tak... pomagam jej kulkami. Zbieram jej ten strach, żeby jej pomóc. Mhm. Ona tego nie lubi. A co to znaczy, że jesteś jej strażnikiem? Przed czym ją strzeżesz? Przed samą sobą. Przed jej głową, która jest nadaktywna. Aha, a jak działa jej głowa? W głowie zaczyna być mętlik. To jest jak milion myśli naraz, a ciało fizyczne nie jest wystarczające, żeby ogarnąć ten jej to milion myśli. Jak jej pomagasz uspokoić tą głowę? Poprzez kulki. No to już nie rozumiem, jak to działa. Te kulki zbierają pewne emocje. Mhm. I ta głowa, która jest na to aktywna, zaczyna tworzyć emocje, bo ciało fizyczne, ona twierdzi, że jest niewystarczające dla jej energii. I ciało fizyczne się plącza. Tak jakby miało dysleksję. A głowa jest bardzo aktywna. I dlatego musiałem rozdzielić jej głowę. Jak to zrobiłaś? Poprzez blaszkę pomiędzy jedną półkulą a drugą. To wyciągnij tą blaszkę i opisz mi, jak ona wygląda. No jak blaszka, jak taka blaszka pomiędzy rozdzielającą, bo to jej głowa jest nadaktywna i to nie jest dobre i to trzeba trochę rozdzielić. Mhm. A jej ciało fizyczne woła o to jest, ono jest gotowe, jest okropne, bo jest gotowe na ten milion myśli. Mhm. Dlatego nie mogę pozwolić na to, żeby za bardzo, bo ciało potrafi odbierać i ciało potrafi odbierać bardzo dużo rzeczy. I ta blaszka powoduje, że za dużo chciałabyś wiedzieć. Mów. Ta blaszka powoduje, że ona nie potrafi dostać się do swojego ciała fizycznego. Mhm. A jaką ty masz z tego korzyść, że ona się nie może dostroić? No już nie chcę jej, weź sobie ją. O nie, nigdzie nie weź idziesz. Weź sobie ją i ja pójdę. Nigdzie nie idziesz. Ale oddam ci jej predyspozycję. Zostajesz tu, gdzie jesteś. Dlaczego ci zależy na tym, żeby rozdzielać to ciało subtelne od fizycznego? Bo nie podoba mi się jej ciało fizyczne. Ono jest za dobre. Za dobre do czego? Do odbioru przekazów. Mhm. Ciała fizycznego, subtelnego. No dobrze, ale jaką ty masz korzyść z tego wszystkiego, że tak się starasz? Po co to wszystko robisz? Ona mi oddaje energię. Mhm. A co z nią robisz? Karmi mnie, zasila moją ekipę. Robimy różne doświadczenia. Jesteśmy tak, multitasking. A jakie doświadczenia robicie?
Zabijamy ciała fizyczne. W jaki sposób? Porywamy je. Tworzymy nowe... nowe gatunki. Na Ziemi? Nie, energetyczne. Na Ziemi. Na Ziemi jest to troszkę pogmatwane. A w jaki sposób wykorzystujesz energię Kasi do tworzenia, do zabijania ciał fizycznych? Robimy, bierzemy energię mętliku w głowie, bądź presji dostania się do siebie i ta presja powoduje, że zaczyna boleć głowa ludzi. Zaczyna boleć i to jest tak, jakby ciśnienie zaczęło się podnosić. I wtedy czasami u ludzi pękają żyłki. Mhm. Chodzi do wylewu. To teraz Kasia anuluje każdą energię, którą ci dała. Każdą jedną energię, którą ci dała, anuluje. Mówiłam już, weź sobie ją. O nie. Asiu, rozłącz się. Dobrze, i powiedz mi, Asiu, jak widzisz tą sytuację? On tu trochę ją nawet szantażuje, że zrobi z nią to samo, co z jej ojcem. Mhm. To powoduje pewien taki ścisk w niej, w klatce piersiowej. Jakby znowu, ona ma jakąś tą jakby główną kulkę, przy której te inne kulki zaczynają rezonować. Mhm. I ta główna kulka jest, ona ma wiele jakby takie, ona stosuje ją do wielu rzeczy. Do rzeczy na przykład, jeżeli chodzi o strach, do rzeczy, chodzi, jeżeli chodzi o niepewność, o brak odwagi, o takie schowanie się troszeczkę w sobie. I ta kulka zaczyna rezonować, jeżeli on zaczyna jej grozić. To tak, to a czym jej groził? Kasia, ktoś krzyczał, a Kasia zaczyna jakby się poddawać, bo ktoś krzyczy, bo jest ktoś większy, ktoś jest bossem. A czym jej grozi? To teraz jej groził akurat, że zrobi to samo, co z jej tatą. Mhm. A co zrobił z jej tatą? No to prowadził do, tu widzę w takiej formie, że ta głowa jej taty, mhm, była taka, która jakby pękła po prostu. Coś w nim pękło. Okej. Okay. A te szaraki jaką mają rolę? Te szaraki są pomocnikami jego. Nawet jeżeli powiedziałam teraz pomocnikami, to on taką minę zrobił bardzo dziwną. Taką jakby trochę oburzony nawet, że jak to przecież to są moi robole. Tak, oni pilnują tego, żeby ten pokój był czysty. W ogóle ten pokój jest zawieszony, znaczy pokój jakby ten właśnie pomieszczenie, bo ono jest bardzo ciemne w środku. Mhm. On był zawieszony na jakiejś, nie wiem, to się wydaje jakby to była jakby taka struktura w tej bajce Jetsonowie. Mhm. I to wisi zawieszone w przestrzeni. Niby jesteś gdzieś w przestrzeni otwartej, tak jak Kasia mówiła, to ja to czuję, mhm, ale jestem w zamknięciu. I oni pilnują właśnie tej całej tutaj, tej struktury. Okej. Okay. A on normalnie gdzie przebywa? Nie tutaj. Jest na takiej platformie, ale zupełnie innej. Mhm. A ma nad sobą kogoś przełożonego? No. Okej. Okay. Kasiu, fizyczna. Mhm. Rozkaż temu szefowi szefów z góry piramidy, do którego on wysyła też twoją energię, że ma też stanąć przed tobą. I powiedz mi, kto to jest. To poczułam, że coś raczej wysokiego chyba jest. Ale jeszcze, poczekaj, przepraszam, zanim będziesz opisywała go, to jeszcze wyciągnij tę kulkę, która rezonuje, kiedy on ci grozi. Ona w sercu była. Mhm.
To wyciągnij ją na zewnątrz i wyłącz. Bardzo dobrze. I teraz niż poczucie pewności tego, kim jesteś, pewności siebie, rozprzestrzeni się po całej twojej istocie. Połączenie między dwoma półkulami przepływa płynnie, bez żadnych przeszkód. I ty jako istota odzyskujesz świadomość tego, że jesteś mocą. I powiedz mi, jak widzisz tego wysokiego, tego bossa? Ja go odczuwam też jako takiego gada. A czym się różni od tego, który chciał być szefem szefów? Moim zdaniem jest wyższy. A też ma płaszcz? Raczej nie jest taki bardziej dla mnie czarny, ciemny. On cały. Ma skrzydła? Ma. I kolor skóry ma czarny? Raczej taki może nie czarny, ale jakiś taki ciemny zieleń mocno, jakiś ciemnawy jest, ja go odczuwam. A jaki jest twój drugi ulubiony kolor? Niebieski, żółty. No to skrzydła na żółto, a całą na niebiesko. I już. Bardzo dobrze. To teraz zapytam się jeszcze Asi. Asiu, jak widzisz tego szefa szefów? On jest jednym z Drako. Zapytaj się, tak. Jak mu się podoba ją te kolory? No nie za bardzo mu się to podoba. Co to jest za nie projekt? Nie czuję się w nich dobrze. Co to jest za projekt? Głównym takim motywem tego projektu jest rozdzielenie właśnie ciała subtelnego od ciała fizycznego, a przede wszystkim, żeby ono myślało, że to ciało fizyczne jest gorsze niż ciało subtelne. Czyli te ciała subtelne, bo widzę kilka takich, one myślą, że te ciała subtelne, te ciała fizyczne nie są gotowe jeszcze na taką energię, którą oni mają. I to powoduje to, że wiedzą, że muszą być na ziemi, bo mają te ciała fizyczne, ale powodują też więcej energii, znaczy produkują. A w jaki sposób następuje rozdzielenie między ciałem subtelnym a fizycznym? Właśnie poprzez ten program, że... Różne programy, to jest różne traumy, programy, czy nawet ten brak pewności siebie. Głównym chyba jest brak pewności siebie, że jest coś wyższego ode mnie, więc chowam się. I te ciała fizyczne tak samo mają, że jak jest coś mocniejszego ode mnie, no to się zaczynają odsuwać, siedzieć cicho, bądź zgadzać się na pewne rzeczy i to u Kasi to tak samo widziałam. No tego już nie ma, bo to jest czas przeszły właśnie. No. Okej, a co jest takiego głównego, co powodowało, że to ciało subtelne Kasi... Strach. Przed czym? Przede wszystkim strach przed, tak jak była w tym, od razu widzę ten ciemny pokój. Pojawił się od razu ten, przed tym ciemnym pokojem, przed czymś, co jest takie schowane. To tak jakby siedzieć w pokoju i wygląda i tak czuć coś, że jest za rogiem, a nie móc tego zobaczyć. I to powoduje bardzo duży strach. Czy to się manifestowało w ciele fizycznym, Kasi, jako sny, gdzie trafia do swojego domu rodzinnego i jest zamykana w piwnicy? Trafia do piwnicy, gdzie właśnie bardzo się boi? Tak. Tak, to jest tak jakby z tego... To nawet, wiesz, tutaj widzę, że to tak zrobiło, że jeżeli to się nawet nie wydarzyło fizycznie, to jest jakaś... To jest jakaś pamięć fizyczna z ciała fizycznego, kiedy Kasia była dzieckiem. I z różnych wcieleń również. I ta pamięć nawet, jeżeli nawet to się nie wydarzyło, to jest tak konstruowana, żeby więcej emocji wytwarzać podczas snu.
No właśnie, dlaczego Kasia ma powtarzające się sny, które są odtwarzane wciąż i wciąż? Tematyka się zmienia. Obecnie odtwarza cały czas dzień ślubu swojej kuzynki, na którym się poczuła bardzo źle, duży ból emocjonalny, dużo napięcia. Wciąż i wciąż odtwarza sen. Śni się cały czas to samo, że jest na tym weselu i różne rzeczy się tam przydarzają. W jaki sposób to działa, że ten sen jest wciąż i wciąż odtwarzany? To jest poniekąd jej sen, jej wydarzenie z innego wcielenia, kiedy brała ślub. Jest to tak zmajsterowane, żeby ona, to niby te czasy współczesne, ale to były zupełnie inne czasy. I tam na tym ślubie bardzo dużych motywów było. I ona poniekąd odtwarza własne wydarzenia z innego wcielenia. Jakby czuła się nie sobą w tym wcieleniu, ale jakby spojrzała do lustra w tym śnie, to wyglądałaby inaczej. Dobra, to teraz pójdziemy do momentu tego ślubu jej kuzynki, na którym to się odpaliło i zobaczymy, co się działo na planie subtelnym. Cofamy się do momentu tego ślubu, który był we wrześniu, to był ślub jej kuzynki. I zobacz, co się działo na planie subtelnym, że to odpaliło. Wiesz co, blaszka troszeczkę wyszła z głowy. Ona była tak, jakby się trochę podniosła i nagle jakiś kanał się udrożnił energetyczny w ciele subtelnym i nagle ona chciała jakby naraz przetrawiać, nagle chciała, wyobraź sobie, metabolizować poprzednie wcielenia. Okej. I nagle jej to ścięto. To jest tak jakby ściąć kogoś z nóg. Ona już sobie przypomniała i nagle jej to zabrano i to jest tak wyczerpujące energetycznie, tak jakby to ciało subtelne poczuło się nieswojo, że co ja tutaj robię, nagle wiesz, rozejrzało się po ciemnym pomieszczeniu, którego nie widzi, tak jakby na chwilę pamięć nawet odzyskała i nagle jej to ścięto i ten efekt akurat był na tym ślubie kuzynki. Okej. Okay. Ona się poczuła bardzo nieswojo. To zatrzymamy się w tym momencie na chwilkę, kiedy wróciła jej całkowicie pamięć. Znajdź ten moment i zatrzymaj wtedy czas. To nie jest całkowicie pamięć, ale jakaś taka drobinka, jakaś taka iskra pamięci. Okej. Okay. Tak, jakby odzyskała świadomość. Nawet, jaka jest najważniejsza informacja wynikająca z tego, że sobie przypomina? W tamtym momencie? To tak jakby ona oczy otworzyła i nagle zobaczyła, gdzie ja jestem. Słyszę takie słowa, gdzie ja jestem. W środku, sama do siebie nawet. I nagle ci szaracy dostali jakiś alert. Znaleźli się automatycznie przed tym pokojem. Nie mogli wejść, bo widzę, że nie wchodzą, bo ona tak jakby zobaczyła. Zobaczyła, gdzie jest. I w tym momencie oni, to w ogóle ta skrzynka, czy ten kwadrat miał jakieś urządzenia na zewnątrz. I nagle oni poprzez te urządzenia zaczynają sterować. I nagle jej tą blaszkę znowu, jak gilotyna to w ogóle wygląda, jak gilotyna, znowu jej to ścięło, te kanały. I ona dostała takiego wstrząsu, że nagle jej się zatrząsła ta świadomość. Dobra, wracamy do dnia dzisiejszego. Od tego momentu, tego wydarzenia na ślubie, kiedy Kasia pracuje z kamertonami i robi sesję, to jej klienci zaczynają mieć też sny o negatywnych treściach. Przyjrzyj się, jak to się dzieje, że osoba, która jest u niej na kamertonach, możesz wybrać sobie którąś z tych sesji, ma potem złe sny, czy sny o takich właśnie negatywnych treściach. Pierwsza taka informacja to to jest tak, jakby ona tym dźwiękiem
inicjowała w nich to, że oni zaczynają, nie wiem, przerabiać coś poprzez sny. To jest jakby wyrzut. Wyrzut. To tak jakby jej sama własna świadomość przypomniała sobie, że jakim sposobem mogę to metabolizować. I może to metabolizować choćby w jakimś ułamku poprzez sny. I teraz ona jakby przekazuje też tą informację, że przez sny można metabolizować poprzednie wcielenia. A, rozumiem. Czyli jeśli dany z klientów ma jakieś nieprzerobione, znaczy jakąś zatrzymaną jakąś traumę z poprzedniego wcielenia, niezmetabolizowaną, to tak. Ona mu przekazuje informację, że w snach może to zmetabolizować. Tak, jeżeli nie może normalnie tego metabolizować. Że to jest jedna z metod metabolizacji tych traum. Okay. I to jest podobnie tak jak u nich widzę, że oni mają powiedzmy jakieś traumy, jakieś blokady i teraz w momencie kamertonu, kiedy jest ten dźwięk, ona poprzez ten dźwięk, ale to idzie właśnie poprzez informację głównie, tylko dźwięk jest nośnikiem jakby tej informacji. Rozumiem. Bo będąc w tej, i to im się właśnie nie podoba, będąc niby w tym zamknięciu, ona w jakimś procencie przekazuje te informacje ze swojego ciała subtelnego. I tym właśnie nośnikiem jest chociażby dźwięk poprzez kamertony. Rozumiem. I to im się nie do końca podoba, bo to idzie bardzo czyste. Mhm. Oni chcieliby, żeby ona tym świadomie zabrudzała. A ona i tak poniekąd jako istota czuje, że nie chce tego zabrudzać. I tak jak ona, niby tak jak śni się odtwarzające, ale to nie tylko wesele widzę jakby te sny. Tak, coś jej się śni, a myśli, że... o wodzie teraz. Mhm. Tak, no śni się, że to jest tak jakby z tego współczesnego czasu, bo jakoś to musi mózg jej fizyczne, ciało fizyczne rozpoznać, a tak naprawdę to ona nie jest z tego wcielenia. Okej, czyli ciało subtelne znalazło sobie sposób na to, żeby się uwalniać po prostu tak. Z tego. Mhm. Tylko czasami to jest za dużo i za intensywne i ciało fizyczne jest troszeczkę wypalone. Ono zmęczone teraz to widzi, zmęczone może być, tak. A uderzające takie fale smutku i zniechęcenia, że nagle czuję taki smutek, zniechęcenia, a potem to mija. To jest jak, nie wiem, zabicie w dzwon. Nie wiem, tak to chyba ten pokój ma jakieś takie, jak bijący dzwon, gdzie nagroda sobie przypomina, powinna być bardziej odważna, powinnam bardziej, nie wiem, mieć większą pewność siebie i to uderza ją, że nie wykorzystuje swojego, idealne to są tutaj, usłyszałam słowa, nie wykorzystuje swojego potencjału w całości i to ją obarcza, przytłacza. I to jest ten smutek. Od jakiegoś czasu też Kasia ma niechęć do instrumentów, straciła zainteresowanie, a uwielbia instrumenty, uwielbia muzykę i musi się zmuszać do tego, żeby grać. Skąd taka niechęć na planie fizycznym? No bo ona działa jakby poprzez dźwięk, tak jak te kamertony. I tak jakby ten dźwięk, ona jest jakby nośnikiem jej energii nawet. Ona nawet jak wyszła z tego i to było słychać, jak ona wyszła, nawet było specyficzny dźwięk, kiedy ona wychodziła. Jej własna nuta, jakby nuta energii. I oni ją bardzo zniechęcali, żeby ona nie zajmowała się tym, czym się zajmuje, bo nie lubią, jak ona działa z dźwiękiem. Bo to tak jakby oni nie mogli wejść do pokoju. W zasadzie ten pokój stawał się bezbarwny. Tak niby ciało subtelne było w pokoju, ale w momencie, kiedy choćby właśnie te kamertony działały, to ona jakby była w wolnej przestrzeni. Nieograniczonej wolnej przestrzeni. Jakby im uciekała. A sprawdź, dlaczego jej siostra ma bardzo podobne odczucie jak ona. Czyli ma podobne sny, podobny smutek, podobną historię z nami, jeśli chodzi o dom rodzinny. Czy to jej siostra taki... była mamą, wiesz, kiedyś jej, od razu tutaj poprzednie wcielenie, że ona była jej mamą. Mamą, która była bardzo opiekuńcza i nie wiem, jakaś trauma, że ją zostawiła. I teraz jej siostra chce jej pomóc. Jakby ściągnąć na siebie pewne rzeczy, które ona ma. A ona gdzieś przybywa też w tej przestrzeni subtelnej?
Z Kasią? Nie w tej samej, ale też gdzieś, wiesz co, no to tak jakby stała za tą, powiedzmy, strukturą, gdzie ona tutaj jest, na tej, o, platforma to jest idealne słowo, za tą platformą, nie jest obarczona żadną platformą, jakby z daleka ściągała, rozumiesz, pomagała. Jakąś energię pomagała, tak, w takiej formie. Okej. Okay. Ale jest nadal obarczona tamtym wcieleniem. Jakby widzę ją z tamtego wcielenia, a nie w tym wcieleniu. No dobra. Kasiu. Czy jesteś gotowa anulować wszelkie zgody, które udzieliłaś na to, żeby oni przebywali w twojej przestrzeni? Zdecydowanie tak. To teraz zobacz, dlaczego się zgodziłaś wpuścić ich do swojej przestrzeni. Cofniemy się w czasie do takiego momentu, kiedy wydajesz zgodę na to, żeby ktoś z tego projektu wszedł do twojej przestrzeni. Albo ktokolwiek, kto cię potem powiąże z tym projektem. Mi od razu takie coś przyszło w trakcie, kiedy mówiłaś. Ja miałam taką historię, że po prostu moja mama ścięła brzozę przy mieszkaniu i ja się wtedy bardzo mocno zezłościłam. Bardzo. I to był początek, moim zdaniem. To zobacz teraz na planie subtelnym, jak to wygląda. Ja siebie zobaczyłam, moje ciało, jak kipi ze złości. Dosłownie kipi całe. I zobacz, czy ktoś zbliża się do twojej przestrzeni. Na planie subtelnym. Ja tak jakbym zobaczyła, że otacza mnie spora grupa obserwatorów, ale też jakbym czuła właśnie tego drako, smoka, tak? Tego właśnie... To posłuchaj, co on do ciebie mówi. Jaki dźwięk wysyła w twoją stronę? Denerwuj się mocniej, bardziej. Coś tego typu. Podoba mi się ta złość. A co ty mu odpowiadasz na to? Ja siebie dosłownie widzę dalej kipiącą ze złości. I płaczącą poniekąd też. I co czujesz do swojego ciała fizycznego? Nienawiść. Dlatego też, że ja się później obarczałam za te emocje, które mnie wtedy ogarnęły. Rozumiem. Bardzo mocno. A co on ci obiecał? Spokój. I zgodziłaś się na to? Tak. Spokój, normalność, coś takiego. To cofniemy się teraz do takiego momentu, kiedy odczuwałaś miłość do swojej emanacji fizycznej, gdziekolwiek ona była. Czyli jeśli przejawiała się w fizyczności, to odczuwałaś miłość do siebie samej w tym aspekcie fizycznym. Ale mi od razu przyszło, że ja jej nigdy nie odczuwałam. Tej miłości do ciała. Fizycznego? To pójdziemy do takiego momentu, kiedy ty jako istota po raz pierwszy decydujesz się na to, że będziesz w takiej przestrzeni, gdzie będziesz się przejawiała też w fizyczności. Pójdziemy sobie na moment, zanim zdecydujesz się wejść do tej przestrzeni. Jakoś taką pustkę odczuwam. Taka jestem, stoję i
I rozglądam się i w ogóle nie wiem, gdzie jestem, co robię i A nicość. Co jest dookoła ciebie? Chyba czarne takie kolory widzę, tak czarność, i co ciemność. Czujesz? Jaka emocja jest tam? Raczej takie zdezorientowanie w ogóle, co ja tu robię, o co chodzi. A Jakoś taką niemoc. Skąd się tam wzięłaś? Przyszło, że skądś spadłam. Aha, to idź tam, skąd spadłaś. Idź do tego momentu, kiedy wiedziałaś, gdzie jesteś. Przez moment taki maleńki przyszło mi, że ja byłem w jakimś takim, może nie lepszym miejscu, ale lżejszym niż w tym właśnie, w którym się znalazłam. Okej, okay, idź do tego miejsca, gdzie jest lżej. Idź. Powiedz mi, jak tam jest. Ja poczułam taki spokój, miłość, taką normalność. A opowiedz mi, jak to jest, kiedy jest normalnie? Jak tam wygląda? I jest troszkę jaśniej tam. Jak? Kiedy nie muszę się bać. Aha, a jak wygląda twoje kontakty z innymi w tamtym miejscu? Jak się tam istoty kontaktują ze sobą? Telepatycznie. A jak wygląda struktura społeczna? Jak się organizujecie? Jak żyjecie? Ja mam takie coś, że ja byłam taka neutralna, oni wszyscy tak samo i nikt nikomu, że tak powiem, nie zawadzał. I każdy sobie tam żył po swojemu. Spokój taki ogólny, normalność. Bardziej tak właśnie... To jest twój naturalny stan. Właśnie, to co ja chciałam tutaj osiągnąć, tak żebym była gdzieś tam niby z ludźmi, ale jednak troszeczkę dalej. Okay, zostań w tamtym miejscu, tam gdzie czujesz się naturalnie i normalnie. I powiedz mi, co tam robisz? Właśnie mi tak przychodzi, jakbym ta łąka, coś takiego, jakaś polana, jakieś... Chociaż to nie do końca to. To poczekaj, Asia do ciebie dołączy, bo Asia lubi takie miejsca. Asiu, gdzie jest to miejsce? Już tam jest. Szłam za Kasią. Ale tak, to jest jakaś planeta, jakaś taka cywilizacja, gdzie no, bardzo dużo spokoju. Tam jest kolektyw, ale zupełnie inaczej na innych zasadach polega. Widzę, jest jakaś roślinność, ale no, nie jest taka sama jak na Ziemi. I Kasia, widzę, że tam się opiekuje, jakby jest w symbiozie z roślinnością, jeżeli jakiekolwiek drzewa są, no to z tymi właśnie drzewami, ona nawet ze skałami, słuchaj, czuje ich wibracje, to jest najbardziej adekwatne słowo, czuje wszystkiego wibracje, to jest jak nie wiem, dźwięki muzyki nawet bym tutaj porównała do Ziemi. I ona czuje właśnie w taki sposób wibracje i oni się też tak telepatycznie porozumiewają. A mają, tam jest, mają ciała fizyczne? Mają, ale bardzo dziwne, nie potrafię określić. Bardzo dziwne. Nie wiem, jak to wygląda. Nie mogę, nie mam do czego nawet porównać. A jak wygląda różnica między ciałem subtelnym, a ciałem fizycznym w stosunku do tego, jak jest na Ziemi? O, różnica polega, tak, ale fajna różnica, że tam jakby ciało subtelne było w środku ciała fizycznego, ale tak namacalnie, że różnica jest powiedzmy jedyny centymetr, a pomiędzy ciała fizyczne na Ziemi, to jest tak, jakby gdzieś u góry było ciało subtelne, które poprzez kanały energetyczne czuje ciało fizyczne, ale to polega jakby z góry. A tutaj jest w środku całkowicie wypełnione. Nie musi wypełniać swoją energię ciała tamtego fizycznego. Ono po prostu jest w środku i doświadcza, tylko jest jakby miało ciało subtelne, tylko jakąś membranę założone. Okej. Okay. To jak Kasia ma tam na imię?
No, dobre pytanie. No, znaczy ja je słyszę, ale to jest jak, nie wiem, pisk delfinów. Mhm. Kasiu, no. Fizyczna. Z tamtego miejsca pójdź do przodu w czasie i powiedz mi, jak odczuwasz siebie i swoją emanację w fizyczności. Przyszło mi spokój. Okej. Okay. Asiu, sprawdź, jak z tamtego miejsca ona spostrzega, jakby poszła do przodu w czasie, ale jeszcze na tej linii, którą odbyła czasową, swoje ciało fizyczne i siebie. Na ziemi, tak? Mhm. Czy... Na ziemi. Okej. Okay. Nie podoba jej się struktura. Tak jakby nie podoba jej... Ona kocha swoje ciało fizyczne, obecnie tamto. Mhm. Jest z nim bardzo kompatybilne i tam jest spokój. To wszystko, co Kasia mówiła, ale z tamtej perspektywy, kiedy... Nie, to jest tak. Nie ma tak, że jakoś nie lubi ciała fizycznego, ale ono jest inne. Nie do końca jej się podoba to ciało. Ona patrzy przez pryzmat ingerencji? Tak. Okej. Okay. Dobra, to idziemy teraz do przodu w czasie i zobaczymy, jak to się stało, że wpadła w ten dół, gdzie poczuła niemoc. No właśnie w tym momencie, w którym jesteśmy. Pokazano jej, no właśnie to jest ten moment, kiedy jej pokazano ciała fizyczne. Na ziemi? Mhm. A kto jej pokazał? To tak jakby przez lupę widzę jakiś statek jakby pod fruną i przez wielką lupę pokazano jej właśnie ciała fizyczne. Pokazano jej, ale to później pokazano ciała fizyczne. Na początku pokazano jej roślinność, melodię, wibracje i to jej się nawet spodobało. Mhm. A potem pokazano jej, i ona tak jakby poszła do przodu, wiesz? Bo tam, gdzie ona spadła, co Kasia mówiła, to jeszcze był taki przedsionek. I w momencie, kiedy jej pokazano bardzo tą roślinność, tą wibrację w ogóle, tych skał, tego wszystkiego, to ona weszła w przedsionek i potem pokazano jej wibrację ciała fizycznego. Tych Ale przypatrz się, bo ona w tym przedsionku poczuła niemoc. Tak, tak. Tam już jakby zapatrzyła się po prostu pod przedsionku, a potem spadła do tego docelowego pokoju, o którym Kasia mówiła, gdzie poczuła niemoc i było ciemno. Mhm. To jeszcze nie jest ta platforma. Platforma okay. była dużo, dużo później. To jest jakiś transport. Ale jak to się stało, że ona poczuła niemoc? Niemoc, bo już nie mogła się z tego przedsionka cofnąć do tyłu. A dlaczego tak uwierzyła w to, że nie może się cofnąć? Bo jeszcze nie zauważyła, że weszła do jakiegoś przedsionka, bo ją zaciekawiło tak, jakby ona wyszła z tamtej jako ciało subtelne. Zostawiła tamtą strukturę, weszła do przedsionka, już była ciałem subtelnym i pokazano jej wtedy ludzi i ona taki jakby w dół wpadła, że nie cała planeta jej się podoba, ta wibracja w ogóle, a nagle zobaczyła ludzi, że jest ciężko, tak jakby musiała doświadczać. Na początku sobie patrzyła, że jaka fajna wibracja, gdy już była za późno, ale jeszcze nie wiedziała, że ona straciła swoją strukturę danego wcielenia. Mhm. I w momencie wtedy, gdy wpadła właśnie, to tak jakby wyszła w portal. I przedsionek już jest pierwszym levelem portalu. I wtedy w momencie zapadała się bardziej i bardziej. No i znalazła się na ziemi. I tam już po prostu poczuła niemoc. Mhm. Już się nie mogła cofnąć. Nie wiedziała, jak się cofnąć. Czy ona musiałaby się od nowa narodzić? Taka informacja jakaś dziwna, że ona musi się tam na nowo odrodzić, chociaż tamte ciała, ona mogła sobie iść do innego wcielenia i się wcielić znowu w to samo fizyczne ciało, które tam miała na tej planecie. A w którym momencie narodziła się ta wiara i to przekonanie, że ciało fizyczne, to które, w które będzie się wcielała na Ziemi, jest gorsze niż ona i że go nienawidzi? W tym przesiąku.
w tym właśnie przedsionku, zanim weszła do tego pokoju, co poczuła bardzo dużą niemoc. A jak to się stało? Że weszła do tego przedsionka? Nie, jak to się stało, że przyjęła to i uwierzyła, że to ciało fizyczne jest gorsze i że ona go nienawidzi? Dostała pakiet informacji. Tak jak przyjęła ten pakiet o tych pięknych wibracjach ziemi, o tym roślinności, o to, że to wszystko ma swój dźwięk, wibracje, tak gdzieś z tyłu był pakiet, że ciała fizyczne są inne. To jest taki subtelny pakiet, że ciała subtelne są, ciała subtelne, ciała fizyczne są, mają inną wibrację niż na przykład roślinność, niż powiedzmy nawet zwierzęta na ziemi. Jest inne. Tak jakby było sztuczne na ziemi. I takiej wgrano właśnie, to jest wgranie. Aha, a w którym momencie ona uwierzyła, że ciało fizyczne jest czymś innym niż ona sama? Bo jej pokazano. I ona uwierzyła w to, że ciało fizyczne jest czymś innym niż ona? Tak, tak. Że jest, nie, w sumie, że jest gorsze, bo dano jej rozdzielenie, że zobacz, tak ciało fizyczne tutaj działa na ziemi, która jest piękna, a zobacz, jak działało poprzednie twoje ciało fizyczne. I zrobiło to rozdzielenie, pomimo takim, że ja wolę być tam, ja wolę tam być, tam jest mój spokój, moja oaza, tam jest moje docelowe życie i co ja na ziemi. I to dało to rozdzielenie, że ciało fizyczne ludzkie jest czymś gorszym niż to, które miała. Ale ciało fizyczne to jest ona, bo ona je tworzy. Ale to, że bez ona niej... wpadła w ten portal, to było to. Okej. Okay. Tak, ona jakby poczuła się zmuszona, że musi się wcielać. Uwierzyła, że musi się wcielić, żeby ją przetransportowano z powrotem na tamto wcielenie. A kto jej to powiedział? Ten tunel, w który wpadła. Który wpadła, bo świadomie w niego weszła, ale nie spodziewała się, że jest to portalem. Okej. Okay. A zobacz, jak to ta sytuacja z tą, kiedy ciało fizyczne się tak strasznie złościło, kiedy ta brzoza została ścięta. To przypatrz się. No, to jest to, że jak jej pokazano właśnie te piękne wibracje, jak właśnie drzewa, rośliny, to jak zostało ścięte to drzewo, to ona poczuła ból, cierpienie tego drzewa. Bo jakby to drzewo też żyje, że nie ma takiej świadomości jak ludzie, ale ono żyje w pewnym sensie, a ona to czuje. I to jest tak jakby ściąć. Nie wiem, no bardzo duże cierpienie poczuła wewnętrzne. Ale zobacz też, co poczuła do swojego ciała fizycznego, które kipiało ze złości. Poniekąd to ciało fizyczne poczuło ból, tylko zareagowało złością, bo to jest tak, jakby ktoś szepnął temu dziecku, nie wiem, czy mówi się dziecko, dziecku do ucha, że ale jesteś zła, zobacz. Zobacz, jak niszczą, ale jesteś zła. I to był właśnie ten reptyloid. Okej, czyli im zależało cały czas na to, żeby nastąpiło rozdzielenie między ciałem subtelnym a ciałem fizycznym. Żeby utrzymywać to rozdzielenie, że nie do końca mi się podoba ciała fizyczne, a nawet żeby spowodować nienawiść do ziemi. W porządku. Kasiu. Nawet do ludzi, nie? Żeby spowodować, że ludzie są źli, że ludzie nie do końca są tacy dobrzy, jak myślę, jak chcę myśleć. Jak widzę rzeczywiście ich. Dobra. Kasiu, fizyczna. Ten cały pakiet informacji, który przyjęłaś, a który nie jest twój, wyciągnij przed siebie. Wyciągnęłaś? Tak. Bardzo dobrze. To najpierw, jeśli jest taka twoja wola, pozbędziesz się ze swojej przestrzeni tych ingerentów, którzy narzucili ci wizję i warunki tego, jak się wcielałaś na ziemi. Czy jesteś gotowa anulować wszelką zgodę na to, żeby oni przebywali w twojej przestrzeni i wszystkich warunków, które oni ci stworzyli do tego, żebyś inkarnowała na ziemi? Tak.
Jak powiem 3, to anulujesz całkowicie. 1, 2 i 3. Powiedz mi, co widzisz teraz dookoła siebie? Rozglądnij się. Jakąś szklaną ścianę chyba widzę. To będzie na zewnątrz. W początku widziałam, jakby to był słoik, ale teraz widzę jak jakieś pomieszczenie ze szkła. Bryła taka. A czyja to jest bryła? Moja? Do czego ona służy? Nie wiem, ale myślę, że mam ochotę to rozbić. Proszę bardzo. Dosłownie wziąć do ręki i tak rzucić o ziemię, żeby to się roz... Pryzło na kawałki. To zrób Kiek, to. Lód. I już. I co jest teraz dookoła ciebie? Te wszystkie kawałki porozwalane takie leżą. To dmuchnij w nie tak, żeby się zamieniły w pył i całkowicie zniknęły z twojej przestrzeni. Już. I teraz poczuj ciało fizyczne. Poczuj sama siebie w tym aspekcie fizycznym i powiedz mi, jak je czujesz. W momencie, kiedy to mówiłaś, to wskoczyłam do ciała fizycznego. I tak je poczułam. Jak czuję ci się taka mocniejsza. Jak ci się podoba być na własnych warunkach w swoim ciele fizycznym? Jest lepiej. Coś ci jeszcze przeszkadza? W sumie to już jestem w tym ciele i tak rozglądam się tak jakby w nim. Jakby moje ciało fizyczne troszeczkę jest większe od mojego ciała energetycznego. Ale ja się dobrze w nim czuję. Bardzo dobrze. To zacznij się w nim rozgaszczać, a ja jeszcze zapytam Asi. Asiu, jak widzisz Kasię? Ona energetyczna, słuchaj, tak weszła i pierwsze co to taka bajka, jak było sobie życie i ona normalnie wędruje sobie po różnych kanałach w ciele, wiesz co, codziennie tak wędruje i patrzy sobie na narządy, sobie zwiedza, poznaje siebie od środka, ale tak, tak chce poznać sobie się całkowicie. Tak, jak nim zarządzać, jakby to się wszystko, i tak pamięć jakaś się przypomniała, że jak zarządzać swoim ciałem fizycznym poprzez energię. Ale bardzo dobrze się czuję i coraz lepiej. To jest tak jakby, to już całkowicie się dobrze czuję, ale jakby z pozycji właśnie tego było sobie życia, tego małego ludka, który sobie ogląda teraz jako energetycznego w ciele fizycznym, to w ciele fizycznym jeszcze lepiej to będzie po metabolizacji, ale ciało energetyczne, czyli subtelne, już się czuje tak jakby w harmonii z ciałem fizycznym. To teraz powiedz, żeby się przyglądnęła temu, jak ty łączysz się ze swoim ciałem fizycznym, albo jak ty komunikujesz się ze swoim ciałem fizycznym. No, poprzez ono mówi, ono co widzi, jakby impulsy szły. Jeden stały impulsy i to jest właśnie tak jakby komunikacja, tak jakbym potrafiła w dwóch miejscach być naraz.
I ona mówi, że też tak potrafi. To teraz niech się przyglądnie, jak ja wchodzę w kontakt ze swoim ciałem fizycznym. No mówi, ty to potrafisz być nawet w trzech miejscach naraz. No, ale bardzo podobnie, no. Bardzo podobnie, jak nie wiem, jak ona mówi, to widzi jakby jak lekka maść i wtedy, kiedy to potrzeba, tak jakbyś obejmowała siebie całkowicie. Mhm. Ale to wszystko się dzieje wewnątrz. A czy teraz niech uniesie się nad ziemię i powie mi, czy widzi jakieś ciało subtelne, które jest w pełnym przepływie ze swoim ciałem fizycznym, że kontaktuje się z nim. Dużo jest takich, mówi. I jak one to robią? Ona mówi, że robią podobnie jak ja teraz. Mhm. Że tak jak ona, tak samo robią. I widzi, że jak to jest fantastyczne, że ciało subtelne jest w ciągłym kontakcie z ciałem fizycznym, ale może również też podróżować. I to jest też niesamowite. Mhm. Tak, kiedy ciało na przykład fizyczne śpi, ono potrafi podróżować, ale być w ciągłym, tak jakby nie ma coś, co się rozciąga. No myślała, że coś, co się rozciąga, jak guma jakaś, że ciało subtelne chce gdzieś podróżować albo pozwiedzać, że musi się rozciągać jakaś guma i ma pewien zakres, pewną kontrolę. Mhm. Ona po prostu jest nierozrywalne, ma ciało z fizycznym i to jest niesamowite, bo ona tam tego nie doświadczała. A tu może to doświadczać, że może być w kilkunastu miejscach naraz i jest zawsze w pełnym przepływie. Podoba jej się to? No, bardzo. Bardzo, no. To wróćmy. Że ma przestrzeń w ogóle. Mówi, że taką podręczną przestrzeń ma. Gdziekolwiek ona idzie, to ta przestrzeń idzie za mną. I ona już wie, że to ona jest tą przestrzenią. Mhm. No, i to jest fantastyczne, bo ona się może poruszać, ona jest ciągle w własnej przestrzeni. To teraz niech zaobserwuję i zobaczę to jeszcze Asiu na jej siostrę. Ona wysłała jej właśnie informacje o tym wszystkim. Informacje. No, wysłała jej i siostra też zaczyna jakby coś zdjęła z siebie też. Mhm. Tak, obiera się, to wygląda jakby się obierała ze skóry. Siostra. I czy jest jakaś zależność, która je łączy. Mhm. Ona już nie ma żadnej takiej zależności. No nie ma. Nie ma. One są po prostu jako ciała subtelne. Nie ma obarczenia żadna matka, córka, siostra, ojciec. A co czuje teraz do swojego ciała fizycznego? Nie siostra. Kasia? Nie. Kasia do swojego ciała fizycznego. No, ona jest zafascynowana. Wiesz co, przede wszystkim, wiesz co, ona ma tą miłość taką, jak wtedy miała do tamtego ciała fizycznego. Tą miłość ma nadal w sobie, tylko już teraz jest przeniesiona na to ciało fizyczne. I to jest coś dla niej pięknego. To jest jak kotwica, jakby zakotwiczona była w swojej miłości do ciała fizycznego. Mhm. A w ilu procentach łączy się z ciałem fizycznym? 100%, mówi, 100% się łączy. Mam nad nim pełną władzę, kontrolę. Mówi, jak zwał, tak zwał, ale ma wszystko po prostu. Dobrze, to pójdziemy jeszcze o rok do przodu w czasie i zobacz, jak się będzie metabolizowała sesja i zaobserwuj. Ona mówiła to już z perspektywy roku czasu. Zaobserwuj jeszcze, jak jej sny. Jak będzie ciało fizyczne śniło? Jakby odzyskało w ogóle kontrolę nad snami i ona sobie tam w ogóle wędruje w tych snach. Ma tak jakby jej głowa fizyczna ogląda te sny z zupełnie innej perspektywy. Czasami ma różnego rodzaju sny, czyli mówi okej, to chce mi coś powiedzieć, bądź
metabolizuje się nawet z innego wcielenia, ale to nie jest już obarczone jakąś taką emocją. Tylko ma też takie bardzo fantastyczne sny. No w ogóle nie męczą, tylko są bardzo relaksujące. Dobrze. To wracamy do dnia dzisiejszego. I Kasiu, fizyczna. Spójrz teraz na swojego kota. Jeśli chcesz, to zawołaj go do swojej przestrzeni. I spójrz na niego i powiedz mi, jak go widzisz. Przyszedł z takim podniesionym ogonem i tak żwawo, ale ja jakiś smutek w nim czuję. Jakiś taki, jakiś ciężar, coś takiego. Zapytaj się go, dlaczego ma taki smutek w sobie i ciężar. Tak jakby nie wie. Kot nie wie. A ty? Coś go przytłacza, mi przyszło, że coś go przytłacza, coś go męczy, coś. Asiu, co męczy kota? Kota męczy, że jakby bronił tej przestrzeni. I to mi przyszło, i to mi przyszło. Że mnie broni i po prostu jest przemęczony tak jakby. To Kasiu, wyślij mu informację, że ty jesteś bezpieczna. Kasia mi pokazuje w ogóle nową swoją strukturę. Że już nie musi. Jak on reaguje na to? Mruczy. Zadowolony? Bardzo dobrze. To jeszcze na sam koniec. Spójrz, Kasiu, na Asię i powiedz mi, jak ją widzisz. Jak ją spostrzegasz? Nie widzę jej, ale czuję ją po prostu tak pozytywnie i neutralnie dla mnie. To ja jeszcze wchodzę do twojej przestrzeni i powiedz mi, jak mnie odczuwasz. Przyszło mi, też ciebie nie widzę, ale jako miłość. Taką miłość, nie wiem. I powiedz mi. Spokój, spokój, taką oazę spokoju i taką miłość. I poczuj, jak możesz się bawić tym, jak odczuwasz inne istoty. Jak swoim czuciem możesz odczuwać to, jak one funkcjonują i czy chcesz je mieć w swojej przestrzeni. Dobrze, to my już idziemy do swoich przestrzeni. Z kotem możesz zostać, jak chcecie. I będziemy wracały. Teraz policzę od 1 do 3 dla ciebie, Kasiu, i dla ciebie, Asiu. Na 3 otworzysz oczy i rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi, pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą. Jeden. Poczuj ciało fizyczne. Poczuj, jak oddycha. Jego ciepło. Miękkość. Zmysłowość. 2. Przyjemny spokój. Rozprzestrzenia się po całej twojej istocie. I czujesz się z tym bardzo dobrze.
I trzy. Otwórz oczy. Jak, Kasiu, jak się czujesz? No, fajnie. Tylko cały czas właśnie miałam, jakbym ADHD miała, bo jak mi mówiłaś, co mam zrobić, to ja już to sama robiłam. No brawo, brawo, brawo. Właśnie o to chodzi, że też jest kontakt telepatyczny, bo na przestrzeni, w tej płaszczyźnie subtelnej się szybciej informacje przemieszczają niż w fizyczności, jest to trochę inaczej, więc często jest tak, że już tam się dzieje, a zanim słowa popłyną przez ciało, to no, mija trochę czasu. Asiu, a ty jak się masz? Dobrze. Dziękuję. Co? Kasiu, czy chciałabyś opublikować swoją sesję? To znaczy, ja nie wiem, czy to się nadaje na upublicznienie. Oczywiście, że tak. Początkowo myślałam, że nie, ale ja wiem, że każda sesja coś wnosi. Ktoś, kto ogląda, to na przykład może obejrzeć 200-100 sesji i któraś sesja, w której sesji zobaczy swoje też problemy, prawda? I tak,